Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest z nami alkoholik, mieszkający w Rzymie, działający w Rzymie, Piotr Majchrzak. Piotrze, witamy serdecznie. Witam. Piotrze, co to jest alkoholizm? Alkoholizm jest to choroba, choroba postępująca i choroba śmiertelna. Oczywiście nieleczona. Osoba uzależniona od alkoholu właściwie całe swoje życie poświęca alkoholowi, prawda, że tak to ujmę. Wszystko jest jak gdyby podporządkowane. Wszystko jest podporządkowane. Harmonogram, grafik dnia podporządkowany jest alkoholowi, czyli tak jakby alkohol rządził tym człowiekiem. Kiedy ja piłem, piłem ponad 15 lat. Od ilu lat nie pijesz? No nie piję od ponad 13 lat. Czyli to już ładna, ładna data. No ale kiedy piłeś, tak? Tak, to jest ładna data, tylko że mnie praktycznie dzieli jeden kieliszek, kiedy sięgnę i go wypiję, od tego, żeby wrócić do mojego pijanego życia. Dokładnie. Ponieważ to jest choroba, której nie da się wyleczyć. Można ją zaleczyć w sposób taki, gdzie zmienię swoje po prostu zachowanie, swój styl życia i wtedy żyję bez alkoholu. Uczę się żyć. Tak jak na początku, kiedy przestawałem pić, dla mnie było niewyobrażalne, prawda, jak można spędzić dzień bez piwa, bez niewypicia jednego piwa chociażby. Dokładnie. No ale udało się. Był ten pierwszy dzień, pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc i już minęło 13 lat. No dumny jestem z siebie. No my jesteśmy bardzo dumni, no. My jesteśmy bardzo dumni i mówisz o tym bardzo jasno, bardzo otwarcie, bo o tym trzeba mówić. Trzeba ludziom przypominać, prawda? Trzeba ludziom powtarzać, że jednak to jest choroba. To jest choroba, tak jak powiedziałem wcześniej, choroba śmiertelna i właśnie ja widzę, że problem jest bardzo mało nagłaśniany, prawda? Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale bardzo dużo ludzi nie wie nawet, że alkoholik to jest człowiek normalny, w sensie Nie taki, który leży w rowie, prawda, tak, jest tak. Brudny, śmierdzący. W większości ludziom właśnie słowo alkoholik kojarzy się z takimi ludźmi. Jest to choroba, która nie wybiera, prawda, i tutaj nie ma, czy to jest ksiądz, czy to jest polityk, czy to jest dyrektor, czy to jest ktoś... Każdy człowiek. Tak. Dokładnie. Najważniejsze w tej chorobie jest to, żeby sam uzależniony musi się przyznać, tak, ja jestem alkoholikiem, tak, ja zmarnowałem sobie życie swoim najbliższym, wiem, że alkohol nie jest dla mnie, że spróbuję żyć bez alkoholu i tutaj można powiedzieć, pojawia się następny problem, bo samemu jest bardzo ciężko. No właśnie o to chodzi. Samemu jest bardzo ciężko i bez wsparcia innych ludzi okresy niepicia, tak jak u mnie, były bardzo krótkie. Bo ja już próbowałem wcześniej nie pić, ale to mi się nie udawało. Moje próby wyglądały w ten sposób, że przyrzekałem żonie. Zrobię dla ciebie. Dla ciebie przestanę pić. Przestanę pić dla dziecka, przestanę pić dla najbliższych. Udawało mi się na tydzień, na dwa, na trzy tygodnie, ale później nie wytrzymałem. Tak. Zresztą kiedy nie piłem, nie byłem sobą. Byłem nerwowy, wszystko mnie drażniło. Nie umiałem się z niczego cieszyć. Czegoś mi brakowało, prawda? Natomiast kiedy zrozumiałem, że alkohol zniszczył moje życie, zniszczył, zabrał mi wszystko. Pracę, rodzinę, pieniądze, zdrowie. Dopiero wtedy zacząłeś inaczej podchodzić do tego problemu. Zrozumiałem, że coś jest jednak nie tak. Że to jest jednak choroba, tak? I coś jest jednak nie tak, że ja w wieku 32 lat znalazłem się z reklamóweczką ciuchów. To był cały mój majątek, dobytek, prawda? Tak. Tak. Znalazłem się na terapii i tam zrozumiałem, że żeby nie pić, musi być ktoś obok mnie, kto ma ten sam problem.
Żeby się wspierać wzajemnie. Żeby się wspierać wzajemnie. Dokładnie. Tak. Czy w takim razie alkoholikiem jest się do końca życia? Skoro mówisz, że ta terapia, te osoby, które są obok, są tak ważne, czy jednak jest to ważne do końca życia? No na dzień dzisiejszy nie znaleziono żadnej tabletki. Cudownej. I na pewno taka się nie znajdzie. Więc tak, jest to choroba, którą będę miał do końca życia. Ale jak będę postępował według pewnych zasad, jeżeli będę żył tak, jak żyję do dzisiaj, jeżeli będę spotykał się właśnie z ludźmi, którzy mają problem, jeżeli będę mówił dużo o tym problemie, prawda, będę widział rzeczy, które kiedy piłem, nie były dla mnie widoczne, bo alkohol przyćmił mi to dobro, jakie jest w innych ludziach, jakie jest dokładnie na świecie. Dokładnie, dokładnie. Pewnie się nie napiję, no nie chciałbym, prawda? Nie, no tak jak mówiłeś, jest kilka tych zasad, które trzeba mimo wszystko przestrzegać, tak? No tak, jest kilka zasad, które trzeba przestrzegać. Przede wszystkim trzeba być prawdomównym, przede wszystkim trzeba być szczerym, nie zostawiać w sobie jakichś rzeczy, gdzie choroba alkoholowa funkcjonuje jak nadmuchiwany balonik. Mhm. Jeżeli jest za dużo powietrza, balon pęknie. Jeżeli we mnie będzie nagromadzi się za dużo rzeczy negatywnych, w pewnym momencie mogę nie wytrzymać i pójdę się napiję. A przecież też mam problemy jak i inni, prawda? Dokładnie. Tylko, że ja nie pójdę do knajpy i bo jest, się nie zrelaksuję alkoholem, bo na dzień dzisiejszy umiem się relaksować w inny sposób. Tak, dokładnie. A masz problemy, bo jest i rodzina, i dzieci, i praca, i tak dalej. No ja chyba zwykłe, nie różnię normalne się, życie. Nie różnię się zwykłe, normalne życie. A oprócz tego jeszcze robisz bardzo dużo rzeczy dla innych, tak? No, to już o tym, to już... No tutaj ale bardziej słuchaj, to robię dla siebie, bo... Dokładnie, może też dla siebie, też dla siebie, też dla siebie, ale też dla innych, nie? No, tak jak powiedziałeś, że alkoholik często kojarzy się z takim sloganem, tak? Że jest to śmierdzący, brudny, zaniedbany człowiek, często bezdomny, z ulicy, który gdzieś tam w rowie leży. Czy takie jest wyobrażenie? Czy to jest tylko wyobrażenie? Czy to jest prawda? No, w moim przypadku jest to prawdą, bo ja kiedy piłem, no to niestety tak wyglądałem. Wylądowałem na ulicy, spałem na melinie. Kiedy tylko otworzyłem oczy, prosiłem ludzi, żeby mi dali jakieś pieniążki, żeby zebrać na wino, czy... cokolwiek jaki alkohol by to nie był. Nie dbałem w ogóle o swój wygląd, nie interesowała mnie rodzina, nie interesowała mnie praca, liczył się tylko dla mnie alkohol. I bardzo dużo ludzi tak kończy. Ale ja wiem, że można skończyć inaczej swoje życie. Bo wiem, że każdy z nas umrze, prawda? Ale można naprawdę skończyć inaczej to życie, czyli zacząć żyć na trzeźwo. I niekoniecznie ja doprowadzić nie do tego etapu, tak? Ale nawet z takiego etapu można się podnieść. Tylko, dokładnie. Że kiedy ja byłem na takim etapie i ludzie mi mówili, co ty robisz? Masz problem z alkoholem, zobacz jak ty wyglądasz. Umiałam znaleźć jeszcze gorszego od siebie. Tak funkcjonuje choroba alkoholowa. Dla mnie nie liczyło się nic, tak jak powiedziałem wcześniej. Liczył się tylko alkohol, ale dzisiaj te moje przejścia, jakie miałam, nauczyły mnie bardzo dużo, ponieważ inaczej troszeczkę spostrzegam świat, życie innych ludzi. I cieszę się z tego, no, cieszę się z tego, jak dzisiaj patrzę na to wszystko, prawda? Cieszę się, że wyszedłem, że udało mi się stanąć na nogi, przestać pić i żyć normalnie. W tym momencie masz rodzinę, dzieci, pracę. Tak jak powiedziałeś, od 13 lat nie pijesz, prawda? Tak. I jak myślisz, dlaczego? Dlaczego ten problem, problem choroby alkoholowej jest tak mało nagłaśniany? Dlaczego o tym się nie mówi? Ja pamiętam nasz pierwszy wywiad, który zrobiliśmy z Piotrem dla portalu Moja Bankarella. Były bardzo negatywne głosy, że w ogóle odzywa się na ten temat, że mówi o grupie, że mówi, że można wyjść, że można coś takiego zrobić, że jest grupa wsparcia i tak dalej.
Dlaczego tak mało się o tym mówi? No właśnie w pierwszym wywiadzie może za bardzo poruszyłem, że tak powiem, temat grupy anonimowych alkoholików, ponieważ tam mamy... Ale to jest ważne. Tak, ale tam są pewne zasady, których nie można łamać. Natomiast dzisiaj postanowiłem nie mówić o grupie, aczkolwiek chcę powiedzieć, że są meetingi otwarte też dla osób, które chcą zobaczyć, jak to wygląda, chcą posłuchać, chcą może coś powiedzieć. Zapraszam serdecznie na te meetingi. Meetingi są w Rzymie. Tak. W każdą meetingi otwarte są w trzecią sobotę miesiąca. W ostatnią sobotę miesiąca. W ostatnią sobotę miesiąca na Via Merulana, w Salce pod Łukiem. Tak. O tym możemy mówić jasno i otwarcie. Oczywiście. Są to meetingi otwarte dla każdych potrzebujących pomocy. Zapraszamy bardzo serdecznie w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Via Merulana 31 w Salce pod Łukiem. Godzina 19. Godzina 19, prowadzi Piotrek. No na razie prowadzę ja, ale najwyższy czas, żeby zaczął ktoś inny też. Niech poczuwają się koledzy czy koleżanki tak, do pewnych obowiązków. Czyli powiedzmy, że jednak takie spotkania powinny być nagłaśniane. Ludzie powinni wiedzieć i powinni słyszeć o tym, że jednak alkoholizm to jest choroba, z której można się wyleczyć. Oczywiście, że tak. Pamiętam, kiedy wrócę teraz pamięcią właśnie do czasów, kiedy piłem. Ja nie wiedziałem nic o czymś takim jak alkoholizm. Dokładnie. Że można z tego wyjść, że można przestać pić, że jest coś takiego jak grupa, że są inni, że są w ogóle ludzie, którzy nie piją, którzy się spotykają, którzy sobie pomagają nawzajem, prawda? No i powiem tak, na przestrzeni tych 13 lat nie widziałem programów w telewizji, prawda, które by otwarcie mówiły o problemie. No przecież nie można się wstydzić, trzeba o tym mówić, bo naprawdę bardzo dużo ludzi nie wie. Mówi się tylko, jeżeli ktoś po alkoholu zrobi nieszczęście, jeżeli ktoś po alkoholu... No jeżeli coś stanie, to wtedy się nagłaśnia ten temat. Tak. Chcę powiedzieć, że ta choroba funkcjonuje w ten sposób. Dlaczego nieraz pewnie słyszymy, dlaczego cud się stał? 8 promili we krwi, a człowiek żyje, gdzie dawka śmiertelna jest od 3 do 4 promili. Dzieje się tak, ponieważ alkohol odkłada się w wątrobie. I ja, kiedy piłem, będę mówił o swoich doświadczeniach, kiedy piłem, żeby funkcjonować normalnie, czyli tak jak dziś funkcjonuję normalnie, bez alkoholu, więc mi alkohol do niczego potrzebny. Kiedy byłem w ciągu alkoholowym, by funkcjonować normalnie, w moim organizmie znajdowało się około 2 promili alkoholu. Ponieważ uzależnienie powoduje to, że kiedy miałem 0 promila, byłem po prostu człowiekiem takim pod tą kreską, prawda? Pod tą linią. Prawie nieżywym. Tak, tak. I tutaj właśnie dzieją się takie sytuacje, jak się dzieją, że osoba wsiada do samochodu ze świadomością, że jest trzeźwa, bo przecież dzisiaj nic nie piłam, okej, okay, ale piłem tydzień czasu wcześniej, prawda? I okazuje się, że jest 2 czy 3 promile alkoholu. Dokładnie. A powiedz mi, kto najlepiej zrozumie i pomoże alkoholikowi? Tak jak powiedziałem wcześniej, no najlepiej zrozumie drugi alkoholik. Pomoc otrzymałem od pani psycholog, od innych psychologów, od ludzi, którzy znają problem, którzy wiedzą, o co chodzi. I, no ale tak jak mówię, drugi alkoholik najbardziej. Dokładnie. Bo tutaj to jest choroba zakłamania, choroba iluzji, choroba zaprzeczenia, czyli nawet w okresie, kiedy nie piję, prawda, jednak zostają jakieś takie złe rzeczy z okresu picia. Natomiast w rozmowach z innymi alkoholikami i nie da się oszukać, nie da się... Bo po prostu nie da się. Druga osoba to od razu wyczuje, nie? Także ja na dzień dzisiejszy jestem otoczony ludźmi, którzy znają mój problem. Zresztą ja nie ukrywam tego, nie wstydzę się, bo nie mam się na dzień dzisiejszy czego wstydzić. Ja powinienem się wstydzić wtedy, kiedy piłem i wyglądałem tak, jak wyglądałem, robiłem to, co robiłem. Dzisiaj się nie wstydzę i chcę o tym mówić, prawda? Co chciałbyś powiedzieć na zakończenie? No, dziękuję pięknie, że dane mi było wystąpić przed telewizją. Super. I właśnie mam taką wspaniałą okazję. Chciałem przeprosić i podziękować jednocześnie mojej pierwszej żonie, dzięki
dzięki której właściwie jestem tu dzisiaj z wami, nie? Bo jeszcze przez dłuższy okres, kiedy nie piłem, już nie piłem, miałem do niej takie wyrzuty sumienia, nie? Pretensje, żal. No ale z drugiej strony to, co się stało, że właśnie mnie w końcu wyrzuciła definitywnie z domu, to dało mi, właśnie to mi pomogło. I no i swoją córę najstarszą z pierwszego małżeństwa chciałem też przeprosić serdecznie, bo dzisiaj tylko to mogę zrobić, nie? Że nie zapewniłem jej dzieciństwa takie, jakie powinno mieć. No i podziękować mojej obecnej żonie, nie? Za to, że jest taką wspaniałą kobietą, że mam tak wspaniałą córcię, że wytrzymuje ze mną, że mnie wspiera, że mi pomaga. I ręka, pozdrawiamy serdecznie. Kocham was. I to jest najważniejsze, słuchajcie, i to jest najważniejsze. I tak jak Piotr powiedział, z każdej choroby można się wyleczyć. Jeżeli tylko się chce, to pomoc zawsze można znaleźć. Meetingi otwarte, spotkania otwarte w ostatnią sobotę miesiąca. Każdą ostatnią sobotę miesiąca. Numer telefonu Piotra będzie podany u nas na stronie, także zapraszamy bardzo serdecznie. Piotrze, dziękujemy ci za to, że byłeś z nami dzisiaj, że zgodziłeś się na rozmowę taką otwartą przed kamerą, pokazując swoją twarz. Także dziękujemy bardzo serdecznie i pozdrawiamy państwa gorąco z Rzymu. Alicja Kołtunowicz, Karella, Jacek Pydyn, Wideo Pyja. Dobranoc. Dobranoc.